Witam Państwa bardzo serdecznie, nazywam się Andrzej Grzegorczyk. Witam Państwa w Muzeum Tradycji i Powierzchni w Łodzi, w oddziale Stacja Radegast, na wykładzie, prelekcji pani doktor Kamili Klauzińskiej poświęconej gettu w Zduńskiej Woli, świetle rodzinnych kart mieszkańców. Bardzo się cieszę, że pani doktor jest z nami. Ja tylko woli ścisłości dla tych, którzy będą nas oglądać, albo którzy nie znają, też pani doktor przedstawia, że jest judaistką, antropologiem kultury. Zajmuje się zawodowo genealogią żydowską, ukończyła Uniwersytet Łódzki, ale doktoryzowała się na Uniwersytecie Jagiellońskim. Pozwoliłem sobie zrobić pewien research, że od 1998 roku zajmuje się ocalaniem cmentarza żydowskiego i pamięci o żydowskich mieszkańcach Zduńskiej Woli. W związku z tym szereg nagród. Nagroda Ambasady Izraela, Złoty Krzyż Zasługi od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i odznaczenie Medal Gloria Artis Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za te wszystkie działania, więc bardzo się cieszymy, że będziemy mogli posłuchać o getcie Zduńskiej Woli i mieszkańcach żydowskiej Zduńskiej Woli. Zapraszam. Dziękuję bardzo serdecznie za piękne przedstawienie. Witam Państwa bardzo serdecznie na moim krótkim wykładzie, prezentacji poświęconej gettu żydowskiemu w Zduńskiej Woli. Ku ścisłości tutaj chciałabym nadmienić, że wszystkie informacje, które, a szczególnie fotografie, które będziecie Państwo mogli oglądać tutaj na prezentacji, pochodzą z kilku źródeł. Mówię o tym, ponieważ nie podpisywałam po prostu tych zdjęć już bezpośrednio na prezentacji. To są zdjęcia pochodzące zarówno z Muzeum Historii Miasta Zduńskiej Woli, zdjęcia pochodzące z kolekcji Archiwum Państwowego w Łodzi, oddział Sieradzu oraz z IPN-u tutaj łódzkiego, jak również z prywatnych kolekcji, czy też z Iskor Kuchen, z Księgi Pamiątkowej na Zduńskiej Woli, wydanej w 1968 roku. Mój wykład dzisiaj będzie poświęcony, tak jak Państwo widzicie, gettu żydowskiemu, natomiast chciałabym po wcześniejszym krótkim wstępie dotyczącym jak gdyby samego funkcjonowania getta przejść do tematu, który do tej pory wydaje się nie był, czy nawet nie wydaje się, tylko nie był do tej pory przebadany, a mianowicie do jednego ze źródeł, które po tym, że getcie, między innymi po getcie żydowskim w Zduńskiej Woli pozostało, a są nim rodzinne karty mieszkańców. Ale to w drugiej części naszego spotkania, natomiast tutaj pokrótce też, bo nie wszyscy z Państwa pochodzą z Zduńskiej Woli, niekoniecznie znają jak gdyby historię czy samego getta, ale w ogóle nie wiedzą nic o charakterze miasta Zduńska Wola. Otóż było to miasto, jest, ale mówimy tutaj o czasie przedwojennym i okresie później wojennym, w związku z tym używa sformułowania, że było to miasto przemysłowe. Według spisu miejscowości i liczby mieszkańców z roku 1933 okazuje się, że jeżeli mówimy o województwie łódzkim i o miejscowościach, 45 miastach z województwa łódzkiego, Zduńska Wola plasowała się na 8, liczając Łódź, która oczywiście jakby swoją wielkością zupełnie odstawała od reszty województwa. Znajduje się na 8 miejscu pod względem ilości mieszkańców, pod względem wielkości, jakby również no, zamożności w pewnym sensie całej tutaj społeczności miejskiej. Tak jak powiedziałam, miasto przemysłowe, oparte głównie na przemyśle tekstylnym i oczywiście w Zduńskiej Woli znajdowało się kilkanaście większych bądź mniejszych fabryczek tekstylnych, natomiast bardzo często, tutaj macie Państwo akurat przykłady kilku z nich, natomiast bardzo często też te osoby wykonywały pracę nakładcze w domu, pobierając przędzę i na własnych krosnach wytwarzając tkaninę, którą z kolei później przekazywały bezpośrednio do zakładu. Tutaj też jedno z takich zdjęć osoby ocalałej, mówię, pokazuję to zdjęcie, bo ono też nawiązuje później do jakby kart ludności Zduńskiej Woli, osoby, która, pani Kazi Rozmarynowskiej, która odwiedziła Zduńską Wolę na
a w zasadzie ruiny jednej właśnie z fabryk z Duńska Wola. Oprócz pracowników fabrycznych z Duńska Wola to tak naprawdę ogromna rzesza osób skupionych w różnego rodzaju mniejszych rzemiosłach, a więc mamy tutaj piekarzy, rzeźników, szewców, krawców. Także to nie jest tak, że wszystkie osoby ze Zduńskiej Woli zatrudnione są w tych kilkunastu fabrykach, ale jest to pełny przekrój jak gdyby zawodowy, który w momencie, kiedy studiujemy karty rodziny mieszkańców Zduńskiej Woli, rzeczywiście te zawody jesteśmy w stanie tutaj wychwycić, a nawet dokonać pewnej jak gdyby pewnego ustrukturyzowania, usystematyzowania, jak dokładnie ten przekrój zawodowy właśnie w Zduńskiej Woli wygląda. Przy okazji zamieściłam też tutaj jedno ze zdjęć ulicy Stęszyckiej. To jest w zasadzie jedyne zdjęcie, które zachowało się tejże ulicy. Jest ona o tyle ważna, że była główną, centralną ulicą getta żydowskiego w Zduńskiej Woli, a wcześniej, również w momencie, kiedy Zduńska Wola była zakładana, tak naprawdę główną ulicą takiego rewiru żydowskiego, w którym Żydzi w Zduńskiej Woli mogli się osiedlać. Przechodząc już jak gdyby do tematu getta żydowskiego w Zduńskiej Woli, getto żydowskie w Zduńskiej Woli wiemy, że założone zostało pod koniec roku 1939. Na pewno jak gdyby jego formowanie zakończyło się pod koniec roku, jest to jesień roku 1940. I rzeczywiście takie relacje otrzymujemy od osób, które ocalały. Takie również relacje dotyczące funkcjonowania getta, czasu jego otwarcia, a następnie nazwijmy to zamknięcia, funkcjonują także w zeznaniach, które były składane przed Komisją Badania Zbrodni Hitlerowskich przeciwko Narodowi Polskiemu. I rzeczywiście, badając karty mieszkańców, ta informacja teoretycznie potwierdza się, że ten rok 40, końcówka roku 40 to są ostatnie przesiedlenia, które następują właśnie w obszarze getta żydowskiego. Nie mówię tutaj tylko o przesiedleniach zewnętrznych, ale również tych wewnętrznych w obrębie samego miasta, czyli ostatnie rodziny, które jesienią bodajże 250 rodzin ostatnich, które są przesiedlone z terenu, prawda, tego, który nie obejmuje teren getta, są przesiedlone właśnie na obszar getta. W jakich ulicach było skoncentrowane getto? Tutaj, no troszeczkę może za szybko, ale to nieistotne. Jeżeli Państwo zwrócicie uwagę, to jest centralny punkt, plac, główny rynek dawniej i obszar, który tutaj też macie Państwo ten rynek, ulicę Sieradzką, ulicę Juliusza. Na początku wojny przemianowano ulicę Juliusza na Bismarckstrasse, następnie powrócono do ulicy Juliusza. Tutaj znajduje się ulica Stęszycka, ulica Ogrodowa i co jest bardzo ciekawe, właśnie w dalszych badaniach, które były prowadzone przez historyków dotyczących getta żydowskiego w Zduńskiej Woli, jeżeli mówimy o samych granicach getta i tego, w jakich granicach to getto się znajdowało dokładnie, pojawiają się pewne nieścisłości, które do dzisiaj, jak gdyby uważam, nie zostały do końca wyjaśnione, ponieważ rzeczywiście to pierwsze zdjęcie, które wcześniej Państwo, nie wiem, czy mi się uda cofnąć, widzieliście, to było, to jest to zdjęcie na żółto, określona granica przez Aschera Utsieradzkiego, a więc osoby ocalałej z getta żydowskiego w Zduńskiej Woli. Ascher, jak i inni ocalali, mówią, że właśnie getto żydowskie ograniczało się do północnej i zachodniej części Placu Wolności, a więc oraz tutaj północna część ulicy Sieradzkiej, a więc wszystkie te zabudowania wchodziły w obręb getta. Również wiemy,
wiemy, że tutaj osoby także zamieszkiwały z terenu, na terenie getta, natomiast nasze badania prowadzone przez Komisję właśnie badania zbrodni hitlerowskich, jak i w późniejszych latach 80. artykuł opublikowany przez profesora Śmiałowskiego mówi o tym, że tak, na samym początku rzeczywiście tak ta sytuacja wyglądała, natomiast z czasem przesunięto niejako te granice getta i już tutaj w tych frontowych budynkach osoby nie miały prawa zamieszkiwać, jakby, no, nie było to na pewno zbyt wygodne również dla władz niemieckich, szczególnie, że Plac Wolności obecny, a dawniej rynek, na którym znajdował się Ratusz, zresztą wyburzony przez Niemców w roku 40 jako taki symbol żydostwa zduńsko-wolskiego, bo tam jednak skupiał się głównie handel żydowski w naszym mieście. I stał się ten plac tak naprawdę placem reprezentacyjnym. Tutaj odbywały się wszelkiego rodzaju defilady, tutaj odbywało się przyjęcie Artura Greisera, który w 40 roku odwiedza Suńską Wolę. Tutaj są również organizowane jakieś biegi w kwestii pozyskiwania później w ramach tych biegów, prawda, sportowe biegi, w ramach których pozyskuje się fundusze od pozostałej społeczności niemieckiej na, z przeznaczeniem ich następnie na jakby pomoc dla Niemców z terenów wschodnich, którzy zostają również przysiedlani do Zduńskiej Woli. Natomiast studiując karty mieszkańców, okazuje się, że niekoniecznie ta sytuacja rzeczywiście wyglądała w ten sposób, że tak jak mówił profesor Śmiałowski, jak i właśnie zeznania świadków przed komisją, że te granice getta zostały przesunięte, ponieważ ewidentnie w okresie 41 czy 42 roku wciąż mamy adresy gettowe podane właśnie na przykład tutaj, tutaj jest ten drugi odcinek, to jest też Juliusza. I teoretycznie Państwo widzicie, że tutaj ta część Juliusza nie jest już włączona w obszar getta, natomiast wiemy, że tutaj zamieszkują przedstawiciele społeczności żydowskiej. Kolejna rzecz też istotna, która gdzieś nam wychodzi, studiując właśnie karty mieszkańców, to informacja dotycząca ulokowania Hilfskomitetu, czyli tego komitetu pomocowego, działającego na rzecz zapewnienia bytu społeczności żydowskiej w obszarze getta, skoncentrowanej w obszarze getta i myśmy długo nie byliśmy w stanie gdyby ulokować tego Hilfskomitetu. Okazało się, że początkowo dostawaliśmy informację, że mniej więcej tutaj na tej wysokości, mniej więcej na tej wysokości Placu Wolności pod numerem 24 znajdował się Hilfskomitet, tak przynajmniej relacjonował nam Zwigil, wnuk ostatniego przewodniczącego gminy żydowskiej w Zduńskiej Woli Dawida Najdata, który to mówił, że on to pamięta jak z własnych doświadczeń, ponieważ ten komitet znajdował się dokładnie w ich domu. Z racji tego, że jego dziadek był właśnie tym ostatnim przewodniczącym, no to jakby stało się to naturalne, że tu w takim razie umieścimy nasz komitet. Natomiast wiemy, że z czasem komitet przeniósł się na ulicę Juliusza, to dokładnie tutaj tak jak jest ta czerwona linia, która przecina ulicę Juliusza na wysokości numeru 14, czyli komitet zostaje przeniesiony na ulicę tutaj Juliusza 14. Ten budynek nadal znajduje się tuż obok pod numerem 12. Pod numer 12 zostaje przeniesiony późniejszy, a przełożony starszeństwa Żydów w getcie, a więc tak zwanego Judenratu dr Lemek. To jeszcze tylko kilka zdjęć, które jedno ze zdjęć podpisane jako przeprowadzka do getta, przepraszam, bo teraz to już mi się troszkę coś ani na tą stronę. Andrzej. Pod zawodem. Nie, ja mówię, przepraszam. Już chyba obrałam dobry kierunek. Okay. To zdjęcie tutaj przedstawione, opisywane jest jako przeprowadzka do getta. Rzeczywiście gdzieś tam dopatrywaliśmy się, że nawet widać
prawdopodobnie gwiazdę Dawida na jednym ze strojów, natomiast nie do końca jesteśmy pewni, czy rzeczywiście to zdjęcie przedstawia to, o czym jest mowa przez jednego z autorów artykułów. Natomiast jeżeli chodzi tutaj, akurat macie Państwo zdjęcia policjantów żydowskich, ponieważ w getcie, tak jak powiedziałam, funkcjonujący komitet, również do członków komitetu należeli funkcjonariusze policji żydowskiej. Samo getto w Zduńskiej Woli nie było gettem, które jest otoczone szczególnie murem, tak jak na przykład w Warszawie czy w Krakowie. Była to dzielnica de facto w pewien sposób na poły, moglibyśmy powiedzieć, otwarta. Rzeczywiście znajdowały się z czasem, już pod koniec uformowania tego getta, czyli pod koniec 40 roku, znajdowało się 5 bram, które były od strony wewnętrznej strzeżone przez policję żydowską, natomiast od strony zewnętrznej przez policję Szupo. I tak naprawdę również na terenie getta, z tego co wnioskujemy, przeglądając karty mieszkańców, ale także relacje z Zduńską Wolą, dowiadujemy się, że na terenie getta mieszkali również Polacy, również Niemcy, więc nie było to tak ściśle, możemy powiedzieć, zamknięte. W pewnym sensie tak. Getto dodatkowo posiadało również kilka punktów przerzutowych, na przykład żywności na teren getta, a mianowicie przy ulicy Sieradzkiej, przy ulicy Juliusza, to były takie dwa najważniejsze miejsca, w których dokonywano szmuglu żywności. I tak jak Państwu powiedziałam, przełożonym starszeństwa Żydów został w konsekwencji dr Lemberg. Niemniej jednak społeczność, niemiecka administracja miasta w pierwszej kolejności zwróciła się o objęcie tej funkcji przewodniczącego getta żydowskiego w Zduńskiej Woli do Moritza Jakobsona, który prowadził praktykę adwokacką w Zduńskiej Woli, był prawnikiem z Krakowa. Niemniej jednak on bardzo szybko na końcu 1939 roku zbiegł ze Zduńskiej Woli do Warszawy i w związku z tym to już sama społeczność żydowska stosowała prośbę właśnie do Jakuba Lemberga o przejęcie jego funkcji i zaopiekowanie się całą społecznością. Doktor Lemberg był osobą bardzo dobrze znaną i szanowaną jako lekarz w mieście. Był również społecznikiem działającym na rzecz społeczności żydowskiej, ale był również takim zapalonym syjonistą. Co bardzo ciekawe, z informacji przekazywanych właśnie przez mieszkańców wiemy, a szczególnie przez rodzinę, która ocalała doktora Lemberga, jego żonę i dwójkę dzieci, przed samym wybuchem wojny praktycznie otrzymał pozwolenie na wyjazd do Palestyny. Takie było jego marzenie. No i dopiero ta prośba mieszkańców gminy żydowskiej o to, aby jednak stanął na ich czele w getcie żydowskim, spowodowała, że on odrzucił pomysł wyjazdu do Palestyny i postanowił pozostać w Zduńskiej Woli do końca w zasadzie istnienia getta, za co oczywiście spotkała go kara w postaci utraty życia. Niemniej jednak tutaj też Państwo przy okazji możecie zobaczyć, to są te, jeżeli mówimy właśnie to, co wcześniej wspomniałam a propos doktora Lemberga i to, co mówiłam o kartach mieszkańców. Dlaczego podkreślam, że to źródło jest bardzo ciekawe? Dlatego, że po pierwsze, oczywiście ono nigdy wcześniej nie było przebadane. Po drugie, to, co jest bardzo ciekawe z tymi kartami mieszkańców, to jest to, że te karty były wykorzystywane przez administrację niemiecką w bardzo, może nie stuprocentowo, ale powiedzmy 80-90% dokładności, precyzji umieszczania informacji na tych kartach przez administrację niemiecką. Dzięki temu jesteśmy w stanie dowiedzieć się, co z poszczególnymi osobami działo się, bądź też oczywiście przed wojną, tak? Gdzie te osoby zamieszkiwały, jaką pełniły funkcję, jakie wykonywały zawód. Jesteśmy w stanie, zapoznać się ze strukturą rodzinną, a więc jaka była na przykład liczebność dzieci w tych rodzinach. Natomiast następnie administracja niemiecka, która przejmuje te karty, uzupełnia je o dodatkowe adresy i dodatkowe informacje dotyczące na przykład wywózek. W związku z tym, tak jak Łódź, która posiada, prawda, całą dokumentację przełożonego starszeństwa
woli nie posiadamy. Taka dokumentacja do dzisiaj, z tego co mi wiadomo, nie zachowała się, więc to jest tak naprawdę jedyne, najcenniejsze źródło, aby wysłuchać z niego jak najwięcej informacji dotyczących funkcjonowania getta. Jakiego typu informacje tutaj znajdujemy? Na przykład tutaj w przypadku doktora Lemberga mamy adres zapisany jego przeprowadzki, tak? Na ulicę Juliusza, tak jak mówiłam wcześniej, z Markusztrasy 12, ale bardzo często, jeszcze to później Państwu pokażę, tutaj w tym miejscu umieszczane są, bądź tutaj, umieszczane są jeszcze dodatkowe bardzo istotne informacje, a mianowicie na przykład transporty do obozów pracy, czy też nawet do obozów zakłady, jak się okazuje na przykładzie z Niskiego, o czym myśmy wcześniej zupełnie nie wiedzieliśmy. To jeszcze tylko takie jedno zdjęcie poglądowe, bo też to, co wspomniałam, już nadmieniłam o policji żydowskiej, i, ale skoro mówimy jeszcze o doktorze Lembergu, doktor Lemberg jako przewodniczący całego komitetu pomocowego właśnie w obszarze getta żydowskiego w Sumskiej Woli, tak naprawdę skupiał wokół siebie bardzo duże grono ludzi. To były osoby zatrudnione bądź to w kuchni, bądź to w wydziale aprowizacyjnym. Ten cały właśnie komitet pomocowy był jakby rozczłonowany, podobnie jak w Łodzi, prawda, na różnego rodzaju urzędy, urząd pocztowy, urząd mieszkaniowy, urząd zajmujący się przydzieleniem pracy. Więc to jest jak gdyby cała grupa osób tutaj skupiona wokół Lemberga, ale to jest jeszcze nie jedyna grupa osób, które on wokół siebie był w stanie skoncentrować w getcie żydowskim, ponieważ z czasem funkcjonowania getta żydowskiego dr Lemberg postanowił również utworzyć w getcie farmę rolniczą, która to była po części farmą rolniczą, po części troszeczkę takim kibucem szkoleniowym. Farma rolnicza, tutaj na przykład macie, tutaj mieliście Państwo osoby, taką młodzież powiedzmy z kozami, ponieważ właśnie na tej farmie hodowano kozy, uprawiano warzywa i to się odbywało w ciągu dnia, mniej więcej około 50 młodych osób między 17 a 21 rokiem życia pracowało na tej farmie, natomiast w godzinach popołudniowych czy też wieczornych prowadzone były wykłady dla tej młodzieży. Tak jak powiedziałam, Lemberg, który był syjonistą, ciągle wierzył w to, że jednak uda się wyjechać do Palestyny, a może któregoś dnia otworzyć Państwo Izrael. W związku z tym starał się przygotować na to również tę młodzież. Były prowadzone wykłady z języka hebrajskiego, z historii judaizmu, syjonizmu, tak? A więc ona jak gdyby pełniła też taką troszeczkę podwójną rolę, co też jak gdyby świadczy o samej postaci Lemberga, że mimo tego, że no był już taką osobą powiedzmy w wieku około 40-50 lat, był w stanie nadal skupić wokół siebie grupę młodych takich osób. I też świadczy jak gdyby o jego pozycji, jaką zajmował w tej społeczności. On również zresztą wygłaszał wykłady podczas tychże spotkań grupy skupionej wokół osób pracujących na farmie. A Żydzi w ramach jak gdyby przebywania, bycia uwięzionymi w getcie żydowskim w Sumskiej Woli wykonywali różnego rodzaju prace. A te prace oczywiście były w dużej mierze ograniczone i do jak gdyby no, kilku określonych obszarów, które mogli jak gdyby zapełnić swoją obecnością. Były to prace komunalne, było to wydobywanie torfu na tak zwanych pastwiskach, były to prace dorywcze w pobliskiej cepielni, ale blisko na przykład 2000 osób pracowało w fabryce Striegel & Wagner, która szyła zarówno kożuchy dla Wehrmachtu, a także kożuszki z króliczych skórek dla osób cywilnych. Ta fabryka znajdowała się, ona miała kilka w zasadzie, w kilku budynkach była rozmieszczona. Główna jak gdyby siedziba tego zakładu znajdowała się w jeszcze wówczas istniejącej synagodze w Zduńskiej Woli, a również w przyległych budynkach należących pierwotnie właśnie do gminy żydowskiej z Zduńskiej Woli. To jest widok na ulicę Juliusza, od drugiej strony nie od Placu Wolności, ale to jest właśnie ta ulica, na której znajdował się Hilfskomitet.
Przejdźmy teraz może do właśnie samych już tych kart mieszkańców. Dlaczego w ogóle zdecydowałam się przejrzeć te karty i w jaki sposób te karty były tworzone? Otóż początkowo ludność miejska zapisywana była, rejestrowana była w księgach ludności, tak? A w roku 1930, zgodnie z zarządzeniem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, zostaje zmieniony system jak gdyby rejestracji mieszkańców. I tu zaczynają się dziać bardzo fajne i ciekawe dla badaczy rzeczy, ponieważ te rejestry mieszkańców tworzone są w dwojaki sposób. To znaczy ustawa nie określa, czy muszą powstawać dokładnie takie karty mieszkańców, jak tutaj Państwo widzicie, czy dana gmina bądź miejscowość może mieć do wyboru, oprócz takich kart, albo w ogóle nie tworząc takich kart, tworzenie ksiąg, tak zwanych rejestrów mieszkańców, ale w postaci ksiąg, tak? Teraz kwestia polega na tym, że jeżeli chodzi o Zduńską Wolę, akurat rejestr mieszkańców w postaci ksiąg nie zachował się w komplecie. To jest pierwsza rzecz, a więc nie jesteśmy tak naprawdę w stanie wyciągnąć z niego zbyt wielu informacji. Ponadto nie były one wykorzystywane, te akurat zduńskowolskie, przez administrację niemiecką, co też jak gdyby nie dorzuciłoby żadnych nowych wiadomości dla nas na temat samego getta żydowskiego. Tak się szczęśliwie złożyło, z niewiadomych powodów, dlaczego akurat Zduńska Wola i administracja jeszcze przedwojenna zdecydowała się wprowadzić tę podwójną, bo tak jak mówię, była taka możliwość, można było prowadzić tylko księgi rejestrowe, bądź księgi i karty mieszkańców, tak? Zduńska Wola, ale wiemy, że również karty mieszkańców zachowały się na przykład dla Sieradza, dla Łasku, dla Kalisza, tutaj jeżeli mówimy o obręb nasz terytorialny. To, co jest jeszcze ciekawe bardzo tutaj przy tej kolekcji kart z Zduńskowolskich, to fakt, że były one wykorzystywane nie tylko przez administrację niemiecką, ale również przez kolejną administrację powojenną w latach 45-47. Co z kolei nasuwa nam informacje, dostarcza nam informacji dotyczących osób, które powróciły, które ocalały i powróciły do Zduńskiej Woli, bo również one musiały zostać odnotowane na tych kartach. A więc jak gdyby ta informacja na temat całej społeczności żydowskiej właśnie dzięki tym kartom zaczyna pączkować i wyglądać zupełnie inaczej de facto niż to, co do tej pory jesteśmy w stanie czytać w literaturze, w opracowaniach kilku tak naprawdę artykułach, które ukazały się do tej pory na temat getta żydowskiego w Zduńskiej Woli w pierwszych latach 90. Ostatni Adriana Bryk, kierowniczka Archiwum Sieradzu, ponieważ wszystkie te artykuły opierają się głównie na zeznaniach świadków. I teraz jest pytanie, na ile zeznania świadków są wiarygodne, na ile osoba, która na przykład przeżyła getto, jest nam rzeczywiście podać liczbę ofiar, liczbę osób wsiedlonych do getta, przesiedlonych do getta, czy wysiedlonych z getta, jeżeli nie zajmowała ona, nie pracowała blisko administracji chociażby gettowej, żeby mieć jakiekolwiek rozeznanie w sytuacji liczebności właśnie osób, czy też charakteru przemieszczeń w obszarze getta. Dla Zduńskiej Woli zachowało się, tak jak Państwo widzicie, w sumie 6210 kart, co stanowi bardzo dużą kolekcję, ja i tak uważam, po przestudiowaniu ich, może w zasadzie wielokrotnie, że to wciąż nie są wszystkie karty, tam są jakieś ubytki, to nie są ubytki w postaci kilkuset kart, ale być może jest jakiś tutaj margines kilkudziesięciu kart, które powinniśmy sobie zachować w pamięci, że one też powinny gdzieś się znajdować. Część z tych kart znajduje się w Muzeum Historii Miasta, część jednak z tych kart znajduje się już w Archiwum Sieradzkim. Przeglądając zupełnie jakby, no tak po prostu przeglądam większość dokumentów związanych ze Zduńską Wolą, pojawiają się błędnie te karty umieszczone żydowskie między na przykład kartami niemieckimi.
Karty te były przechowywane, one w ogóle, dlaczego one ocalały przede wszystkim, ponieważ no, dziwna sytuacja, prawda? W sumie należałoby te karty zniszczyć. Wydaje mi się, że one po prostu gdzieś leżały w archiwum, które znajdowało się w piwnicach Urzędu Miejskiego i tak naprawdę nikt już nie zwracał na nie uwagi. One często, kiedy się je przegląda, widać gdzieś tam jakieś poplamienia, zalania, rozmyty tekst, więc na niektórych kartach trudno jest odczytać informacje i po prostu się nie interesowano, zwyczajnie. Zostawiono je, może był zamiar, żeby je, że tak powiem, nie wiem, spalić, wyrzucić, zlikwidować z czasem, ale jakoś szczęśliwie dla nas urzędnicy się tym tematem nie zajęli. Natomiast w momencie, kiedy getto jest likwidowane, rozumiem, że również na przykład w Hills Komitecie znajduje się jakaś dokumentacja mimo wszystko od tej strony wewnętrznej getta, tak? Czyli od tej społeczności żydowskiej, dokumentacja samego komitetu. Ta dokumentacja się nie zachowała. Jest jeszcze oczywiście jedna bardzo słaba nadzieja na to, że w momencie, kiedy miasto zdecyduje się na remont kamienicy, bo ta kamienica też jeszcze nigdy nie była remontowana, właśnie w której znajdował się komitet, że może gdzieś coś jeszcze się znajdzie, ale raczej już nie sądzę. W związku z tym, tym bardziej mówimy cały czas, jakby było wadze tego dokumentu, który posiadamy w postaci kart. Ja postanowiłam sobie gdyby te karty tak sklasyfikować w kilku takich obszarach, bo zaczęłam już robić pełną ekstrakcję tych kart. Dopiero jak gdyby po sfinalizowaniu tej ekstrakcji rzeczywiście będzie można określić, gdzie społeczność żydowska mieszkała, w jaki sposób została przesiedlona do getta, bo wiemy, że nie zawsze było to bezpośrednie przesiedlenie do getta, ale na przykład przesuwano tę ludność, tak? Coraz bliżej centrum. Te osoby, które mieszkały w oddaleniu od głównego, jak gdyby, ścisłego centrum miasta, czy też późniejszej właśnie dzielnicy gettowej, były przesiedlane po prostu systematycznie do innych jeszcze mieszkań, jak również później, co też wychodzi bardzo ciekawa tutaj sytuacja, przyglądając te karty, przesiedlenia w obszarze samego getta. I teraz jest pytanie, dlaczego te rodziny, niektóre z tych rodzin, zmieniają w czasie istnienia getta, w czasie 2 lat, 5 razy miejsce zamieszkania. Stoiska Wola nie jest na tyle wielkim obszarem, a tym bardziej getto nie jest na tyle wielkim obszarem, żeby prawda, no nie wiem, no nie można byłoby się w obszarze getta, nie wiem, spotkać, skomunikować na przykład z kimś z rodziny, tak? A jednak na kartach właśnie zauważamy taką sytuację. I to, co powiedziałam, w jaki sposób sklasyfikowałam te karty teraz do, akurat dla Państwa, do tego wykładu, to przyjęłam też taką zasadę, żeby w pewien sposób je pogrupować na karty, które zostały stworzone pierwotnie w czasach przedwojennych, tak, czyli do lata 30., kiedy wprowadza się obowiązek prowadzenia rejestracji mieszkańców, również na karty wojenne, a więc tylko te, które zostały ewidentnie stworzone przez administrację niemiecką, to jest łatwe do rozpoznania, zmienia się charakter pisma, karty prowadzone są w języku niemieckim, jak również karty nowe, tak ja sobie to potocznie nazywam, czyli karty stworzone już po okresie wojny. I tutaj też dochodzimy do sedna sytuacji, badanie tych kart, bo ktoś mógłby powiedzieć, że okej, okay, no sklasyfikowałeś sobie te karty, bierzesz, przeliczyłaś i już wiesz, kto gdzie mieszkał, prawda, kto wyjechał, kto przyjechał, jaka sytuacja wyglądała. Tylko teraz pojawia się jeden bardzo zasadniczy problem. Okazuje się, przeglądając dokładnie te karty, że na przykład mamy kartę mieszkańca, który przed wojną zamieszkiwał teren późniejszego getta. Jest to karta wypełniona tylko i wyłącznie w języku polskim, czyli nie mamy tutaj żadnych dodatkowych uzupełnień sporządzonych przez administrację niemiecką. I teraz powstaje pytanie, czy ta osoba, jeżeli dajmy na to, mieszkała na ulicy właśnie Juliusza 14-16, czy ta osoba rzeczywiście przebywała w tym getcie?
Skoro nie mamy dalszej informacji, oczywiście możemy się cofnąć do akt medykalnych, sprawdzić, czy taka osoba zmarła, choć teoretycznie, a na wielu kartach jest to odnotowane, bardzo wielu kartach jest odnotowana data śmierci danej osoby. No ale umiera jeden z członków rodziny, tak? A pozostaje nam jeszcze 6 osób w tej rodzinie. Więc znów tworzy nam się kolejne pytanie, prawda? Ile z tych osób rzeczywiście przebywało w obszarze getta? W związku z tym ja przyjęłam taką zasadę, to co Państwo tutaj widzicie, liczba kart, na których są odnotowane adresy gettowe, że liczyłam akurat tutaj tylko te karty, na których rzeczywiście pojawiają się jeszcze jakieś dodatkowe, a zaraz powiem dlaczego właśnie, na których pojawiają się tylko adnotacje, dodatkowo jakakolwiek adnotacja niemiecka, tak? Czy to kara wymierzona w postaci, nie wiem, 25 marek za przekroczenie czegoś, jakichś uprawnień, nie wiem, wyjście z getta nie o tej porze, czy na przykład po prostu wymyślony powód, aby ukarać kogoś, czy też moment zgonu, czy też ucieczkę, tak zwaną ucieczkę w nieznanym kierunku, znaczy w nieznanym kierunku może on, bez ucieczka, bo takie anotacje się pojawiają. Więc tylko te karty liczyłam jako, okej, one już nam dają pewien pogląd, co z tymi osobami mogło się stać. Dlaczego o tym wszystkim mówię? Dlatego, że właśnie w literaturze, która do tej pory powstawała na temat getta żydowskiego w Zduńskiej Woli, powtarza się informacja dotycząca ilości osób zamieszkujących getto. Mówi się, że było to około 10, nawet do 11 tysięcy osób. Oczywiście w międzyczasie my wiemy, bo to nawet i Adriana, i wcześniej pan Galiński pisał. Oczywiście ze sprawozdań, które przygotowywał Lemberg dla jointu, prosząc ich o pomoc, on podawał jasno, że w getcie przebywa 8300 osób. Ale bardzo dużo relacji również mówi o tym, że zaraz na początku istnienia getta, do getta wsiedlono również 3000 osób z getta w Sieradzu, Burzeninie i Pabianicach. Więc chodzi również o ustalenie rzeczywistej liczby osób uwięzionych w getcie, a w konsekwencji rzeczywistej liczby ofiar, które to getto i likwidacja tego getta pochłonęła. Administracja niemiecka w 1944 roku, przygotowując statystykę, zaznaczyła, że w getcie, prawda, tu mamy 41 rok, koniec 41 roku, w getcie przebywa 8056 osób. Dr Lemberg podaje, że w getcie przebywa 8300 osób, więc no, prawda, jest to jakaś granica tutaj, którą dopuszczalna, nie błędu, ale też jakby możliwości, że rzeczywiście osoby były przywożone na teren getta w 1941 roku, więc rzeczywiście ta 8300 osób przebywających w getcie liczba jest wiarygodna. A w momencie, kiedy getto jest likwidowane, odbywają się dwa transporty jeszcze dodatkowo do obozu, do Lismarstadt getto, czyli do getta łódzkiego, tak, w sumie 1500 ponad osób zostaje przetransportowanych pociągami do getta łódzkiego. Więc jeżeli przyjmiemy zasadę, że mamy 8300 osób, które przebywają na terenie getta i z tej 8300 osób, 1500 osób, ponad 1500 osób zostało wysłanych do getta w Łodzi, to jakby nijak się to ma do liczby 11 tysięcy. I teraz nasuwa się kolejne pytanie, ponieważ to, co wspomniałam wcześniej, do getta w Zduńskiej Woli przetransportowano 3000 osób z gettych trzech prowincjonalnych, tak to nazwijmy. W Zduńskiej Woli też było prowincjonalne, chociaż wciąż po getcie łódzkim, ale tego jakby tutaj kompletnie nie możemy porównywać największym gettem w obrębie kraju Warty. A okazuje się, że nie mamy tak naprawdę
badając te karty, żadnej informacji wynikającej z tych kart jasno, że tak duża liczba osób została przetransportowana do getta żydowskiego w Sulińskiej Woli. Po pierwsze, przeglądając wszystkie z tych 6 ponad tysięcy kart, okazuje się, że największa grupa osób, które przybyły do Sulińskiej Woli, to jest końcówka roku 1939, więc możemy sobie już zakładać, że są to po części osoby, które od strony zachodniej, prawda, uciekają. Mało tego, przeglądając przód, tył, w sensie idąc do przodu i do tyłu, sprawdzając każdą poszczególną kartę osoby, która przybyła w końcówce 1939 roku do Sulińskiej Woli, bardzo szybko wyłapujemy informacje, że są to rodziny, które mają swoje powiązania z rodzinami z Duńskiej Woli, więc uciekając próbują, prawda, przyjechać do swoich znajomych tutaj z Duńskiej Woli. To nie są przypadkowe osoby wyselekcjonowane, nawet jeżeli mówimy o roku 40, wyselekcjonowane z innego getta i przetransportowane, prawda, zupełnie nie mające związku ze Zduńską Wolą. To jest przeważająca liczba kart. Nawet jeżeli mamy osoby, nie wiem, które przyjeżdżają, już pomijam fakt, że właśnie w tej takiej literaturze na temat getta żydowskiego w Zduńskiej Woli wymienia się głównie te 3 miejscowości, Pawianice, Burzenin i Sieradz. Okazuje się, że tych miejsc, z których Żydzi przyjeżdżają, bądź są przywożeni, tak, oczywiście też takie sytuacje się zdarzają, są przesiedlani do getta żydowskiego w Zduńskiej Woli, pochodzą z różnych miejscowości, z tak wielu miejscowości, nawet z Antwerpii, z Berlina czy z Hamburga, ale są to często osoby, które przed wojną, jedna z tych osób na przykład z rodziny wyjechała, bo właśnie, prawda, wyszła za mąż czy ożeniła się za granicą i wracając również, prawda, przywozi ze sobą swojego współmałżonka, który akurat urodził się w Berlinie. W związku z tym, tak jak mówię, to jest jedna z tych ważnych informacji, która jakby zupełnie zmienia nam bieg tutaj obraz getta żydowskiego z Zduńskowolskiego. Kolejna rzecz to również kwestia, która pojawia się w artykułach dotyczących getta żydowskiego w Zduńskiej Woli, to kwestia wywózek z getta. Mówi się, że miały miejsce 2 wywózki. Takie, jeżeli mówimy o takich większych wywózkach, to wywózka pierwsza mająca miejsce w czerwcu i druga w sierpniu 1941 roku. Tak zeznają świadkowie przed komisją, mówiąc, że prawdopodobnie w pierwszej wywózce zostało przesiedlonych 800 osób, a w drugiej była to liczba około 300 osób, więc przyjęto, że generalnie z getta żydowskiego wysiedlono, przeniesiono do obozów pracy, głównie w rejonie Poznania, około 1000 osób. Okazuje się, że po zliczeniu wszystkich kart, informacji z kart, które znajdują się właśnie w tejże kolekcji, tylko 552 karty są poświęcone osobom z jasną informacją, że zostały one przesiedlone, wysłane do obozu pracy. Jest kilka kart, to są naprawdę karty w postaci 3 czy 4 kart, które mówią nam o osobach, które powróciły w 1942 roku, zostały z powrotem odesłane z tychże obozów, głównie z racji ich stanu zdrowia i po prostu już nie były przydatne do pracy. Z jakichś powodów je cofnięto do Zduńskiej Woli, być może no, w tym czasie już wiadomo było, że za chwileczkę, prawda, w sierpniu dokona się likwidacja getta i mord na całej społeczności żydowskiej. Co jest też bardzo ciekawe, tego o tym wcześniej nie wiedzieliśmy. 2 karty obejmują również osoby, które w 1943 roku zostały wysłane do Auschwitz bezpośrednio. I teraz jest pytanie, ja też tak troszeczkę mówiąc, ciągle mówię, że powstaje pytanie, dlatego że tak naprawdę po przejrzeniu tych kart ja zamiast uzyskać odpowiedź na temat rzeczywistego wyglądu, znaczy sytuacji prezentującej się w tym getcie, okazało się, że tak naprawdę stoję przed jednym wielkim znakiem zapytania. Że tak naprawdę wiele spraw do tej pory, do roku 2022, nigdy nie zostało wyjaśnionych, jeśli chodzi o getto żydowskie w Zduńskiej Woli. I ta cała historia na jego temat opowiadana jest tak po prostu z rękawa, prawda,
kolejnych tekstach, ale tak naprawdę nic z tego nie wynika. Przecież to jest najważniejsze, żeby ustalić, co się z tymi osobami w rzeczywistości stało, prawda? Ile tych osób było, ile tych osób zostało zamordowanych, w jaki sposób, jak wyglądały ich poszczególne losy. Nie wiem, dlaczego te osoby zostały, myśmy rozmawiali na ten temat wcześniej, dlaczego te osoby zostały, no pozostawiono je w mieście i w 1943 roku dopiero je jakby wysłano do Auschwitz. Być może to był jakiś po prostu układ, ktoś u kogoś pracował, ktoś nie chciał się pozbyć swojego pracownika, ale kiedy już sytuacja była taka, że tak powiem, napięta, to wtedy no, trzeba już było jakby pozbyć się tej osoby, więc skoro udało się jeszcze zatrzymać u siebie jako pracownika w roku 1942, to w 1943 już tym bardziej trzeba było zerwać z nim wszelkie kontakty. Pamiętajmy o tym, że właśnie również w tych fabrykach tekstylnych, które w momencie, kiedy jest stworzone getto, tak, kiedy rozpoczyna się wojna, przejmowane są fabryki przez Niemców, tam również pracują Żydzi. To nie jest tak, że oni nie mają dostępu do tych fabryk. Ta na przykład pani Kasia Rozmarynowska, którą wam wcześniej pokazałam na ruinach fabryki jej ojca, ona ewidentnie wspomina, że jej ojciec i jej dziadek jako specjaliści w fachu byli jeszcze przez wiele, wiele miesięcy wykorzystywani przez właśnie niemieckiego późniejszego zarządcę ich fabryki. A jedna karta osoby wysłanej do Starszyska Kamiennej i do obozu i to, co jest na końcu zaznaczone w nieznanym kierunku. Ta informacja pojawia się bardzo często i ta informacja tak naprawdę też daje dużo do myślenia, ponieważ okej, jeżeli mamy na przykład wrzesień czy październik 1939 roku i mamy zapis w nieznanym kierunku, możemy wnioskować, że administracja niemiecka, która przeglądała te karty, porządkowała, sprawdzała, ile osób rzeczywiście ma na stanie, mogła zamieścić taką informację, pytając się, prawda, czy kogoś z rodziny, czy kogoś z sąsiadów, bo tam czasami no, jest wyszczególnione po prostu, czy jest to główny lokator, który udał się w nieznanym kierunku, czy jest to akurat któreś z jego dzieci, prawda, w związku z tym występuje cyferka, bo na przedniej stronie karty mamy dzieci zapisane pod kolejnymi liczbami porządkowymi. Jest to wciąż dla mnie zagadkowa sytuacja, jeśli chodzi o ten nieustalony kierunek, ponieważ w to możemy wrzucić tak naprawdę wszystkie możliwości. Również osoby, które pozbywano się w trakcie funkcjonowania getta, które były wysyłane właśnie do różnego rodzaju obozów, ale nie były to de facto obozy najwyraźniej w rejonie Poznania, bo te są bardzo jasno zaznaczone na kartach. No tutaj właśnie przykład tego, o czym wcześniej mówiłam, właśnie zeznań świadków, którzy mówią o 10 tysiącach mniej więcej osób. Tutaj też pojawia się jeszcze informacja o około 4 tysiącach osób wywiezionych do Sieradza, z których tylko 100 powróciło, jak gdyby to zupełnie nie ma przełożenia na karty mieszkańców. Teraz oczywiście na pewno powstaje kolejne pytanie, na ile Niemcy uzupełniali te karty tak, żeby dla siebie prowadzić tę rejestrację bardzo dokładnie, rzetelnie, na własne potrzeby, myśląc o tym, że kiedy już Żydów nie będzie, to i tak ją zniszczymy, więc w zasadzie to nic się nie dzieje, a na ile jednak nie umieszczali do końca wszystkich informacji, na ile mamy do czynienia też z pewnym rodzajem manipulacji informacjami umieszczonymi na tych kartach. Wspomniałam Państwu o kartach, które posiadają tylko i wyłącznie zapisy w języku polskim i o tych moich jak gdyby pytaniach, które rodzą się z tym, co dalej z tymi kartami. Czy te osoby przebywały w getcie, czy nie przebywały w getcie. Tutaj mamy adres ulica Starszyska 6. To jest centrum getta i teoretycznie moglibyśmy zakładać, że w takim razie cała ta rodzina, tutaj są karty indywidualne, tak, założone dla tych dwóch osób, cała ta rodzina z
wyjątkiem matki, która zmarła, ale akt jej nie został sporządzony, więc nie wiemy w którym roku. A być może mieszkała w getcie, ale być może z niego, może uciekła ze Zduńskiej Woli, albo w ogóle się wyprowadziła ze Zduńskiej Woli, ktoś nie odnotował żadnej informacji. No i tutaj kłania się jak gdyby taka mrówcza praca, a więc przeglądanie wszystkich możliwych tak naprawdę akt. I tu też jak gdyby dochodzę do tego, co tak naprawdę, dlaczego ja w ogóle zaczęłam przeglądać te karty. Bo uważam, że te karty mogą być bardzo dobrą wykładową, jako taka siatka, stworzenia siatki obrazu społeczności żydowskiej, Zduńskiej Woli, która dopiero zostanie rozbudowana o dodatkowe informacje pozyskane z archiwów, a również ze wspomnień rodzinnych, bo tak się składa, że akurat Zduńska Wola ma bardzo dużą społeczność byłych mieszkańców czy ich potomków. My mamy listę około 700 rodzin w tej chwili sporządzoną tych osób. I przez przypadek zupełnie, przeglądając kolejne zespoły, czasami związane, czasami zupełnie jakby niezwiązane i nie do pomyślenia, że tam można akurat znaleźć jakąś informację na temat osób związanych z gettem, znaczy przebywających w getcie. Przeglądałam materiały dotyczące potwierdzenia obywatelstwa polskiego. No można było pomyśleć akurat tutaj w tym przypadku, że jeżeli ktoś ocalał, może będzie potrzebował w tej kwestii załatwić pewne sprawy i rzeczywiście zupełnie przez przypadek natrafiłam na Nadię Nachę, która tutaj widzicie Państwo zupełnie inne nazwisko, to już jest jej nazwisko po mężu, natomiast ona rzeczywiście to w innych dokumentach jeszcze dołączonych do tej karty, ta sytuacja jest wyjaśniona, że właśnie nazywała się Weissman i dzięki temu byliśmy w stanie po prostu jakby to połączyć, te drugie karty ze sobą. I ona opisując swoją sytuację, starając się o potwierdzenie obywatelstwa, my widzimy, że tutaj na tej karcie jest oczywiście prawidłowo zapisane, że urodziła się w Pawianicach, ale ona mówi, że ostatnim jej miejscem zamieszkiwania była jednak Zduńska Wola. W związku z tym to rzeczywiście był tutaj obszar getto. Tak więc dopiero dla nas ta historia Żydów w ogóle w Zduńskiej Woli, nie tylko samego getta, zaczyna w tej chwili żyć i pączkować, wzbogacana o kolejne dodatkowe materiały. Kolejna rzecz. Mamy rodzinę Landau. Powiedzielibyśmy znowuż. No tak, ulica Krucza 8. Ulica Krucza 8, która początkowo wchodziła w taki, powiedzmy, rewir żydowski, ale stopniowo, kiedy rzeczywiście to getto już zaczynało być takie bardziej uformowane i dochodzimy do końca 40 roku, ulica Krucza 8 już nie wchodzi w obszar getta, są to tylko pierwsze numery ulicy Kruczej, które są zaliczone do getta, natomiast osoby z drugiego końca przesiedlone są jak gdyby na początek ulicy Kruczej, a róg ulicy Juliusza. No i tutaj znowu jest pytanie, prawda? No mamy kartę, ale co my jesteśmy w stanie się z tej karty dowiedzieć? Okazuje się, że jeden z ocalałych wspomina, który zresztą pan Dawid Lewi, który mieszkał na ulicy Kruczej 8, jego sąsiadem była rodzina Landau i rodzina Taubów. To od niego dowiadujemy się, że Dawid Landau, czy Hill Landau, był wiceprzewodniczącym rady, nie wiceprzewodniczącym rady, tylko zastępcą burmistrza miasta. Więc był bardzo dobrze rozpoznawalną, szanowaną również osobą w mieście, ale przez to, że był rozpoznawalny, to wiedział, że w momencie, kiedy Niemcy wkroczyli do miasta, musi uciekać. I z całą rodziną rzeczywiście w tych pierwszych dniach po bombardowaniu Zduńskiej Woli we wrześniu 1939 roku postanawiają wyprowadzić się, wynieść się, uciec do Łodzi, gdzie mają swoją rodzinę. W międzyczasie Gienia powraca do Zduńskiej Woli z powrotem, odwiedza rodzinę w Łodzi, tam odwiedza swojego ojca. W konsekwencji cała rodzina decyduje się na przeprowadzkę do Warszawy, gdzie Gienia pozostawia swoje wspomnienia spisane od jesieni 1939 roku do wiosny 1941 roku, które dzisiaj możemy odczytać w archiwum Ringelbluma. I tylko dzięki temu właśnie przypadkowi jesteśmy w stanie po raz kolejny odtworzyć historię kolejnej karty.
Niemniej dodatkowo na koniec swojej relacji wspominam, że będąc już w Warszawie ze swoimi rodzicami, wspomina, że któregoś dnia odwiedził ich głuchy religijny nauczyciel ze Zmiejskiej Woli. Początkowo byli zdziwieni, że ktoś ich szuka, ale po prostu była jakaś osoba ze Zmiejskiej Woli, ona bardzo chciała również nawiązać kontakt z innymi osobami, które przebywają w Warszawie, a pochodzą ze Zmiejskiej Woli. No i to był właśnie ten głuchy nauczyciel religijny. W związku z tym to jest jedyny głuchy melamed, czyli nauczyciel właśnie w szkole żydowskiej, który występuje na kartach w Zmiejskiej Woli. Co jest ciekawe, Hill został przekreślony i w roku 40 wpisano, że Hill zmarł. Problem polega na tym, że nie ma aktu zgonu Hilla głuchego. I tutaj pojawia się kolejne pytanie, tak? Czy jest to pomyłka? Czy jest to celowe działanie? Nie wiemy tego. Ale z drugiej strony musimy też zakładać ten pewien, jak gdyby to, co mówiłam wcześniej, o pewnych manipulacjach czy błędach, które znajdują się na kartach, dlatego że na przykład wspomnienia rabina Neimana, który opowiada nam historię o swojej babce, która to w roku 40, wiosną, nie, on mówi o jesieni, przepraszam, jesienią 40 roku, przyjeżdża po nią do domu furmanką dwóch żandarmów niemieckich w towarzystwie przewodniczącego Pita, głównego szefa policji żydowskiej i zabierają ją na tą furmankę wraz z innymi starszymi osobami, mówiąc oczywiście, że właśnie postanowili zorganizować wakacje, coś w rodzaju spa, sanatorium dla starszych osób i dlatego właśnie wytypowali kilka z takich osób tutaj z Zmiejskiej Woli. Karta Maszy Tygier, która oczywiście nigdy nie wróciła już do swojej rodziny, również znajduje się w kolekcji tych kart i na tej karcie nie ma żadnej informacji. Nie ma informacji, że zmarła. Nie ma informacji, że udała się w nieznanym kierunku. Więc to też jak gdyby badając te karty musimy brać pod uwagę. Więc wydaje mi się, że jednak głuchy był. To był właśnie ten głuchy, natomiast pytanie tylko brzmi, jest pytanie. Dlaczego taka, a nie inna informacja na jego karcie? Oczywiście czasami mamy idealną sytuację, czyli sytuację, kiedy mamy wprawdzie jakieś anotacje niemieckie, nikt nie zmarł, nikogo nie wywieziono, ale tak się składa, że akurat mieszkał w jednym z głównych domów w obrębie miasta. Dodatkowo to, co Państwo widzieliście tutaj u góry, to są właśnie te już karty nowe sporządzone w roku 45, w momencie, kiedy osoby powracają do Zmiejskiej Woli. Tak jak powiedziałam, tych kart jest 260. Tutaj głównie są to karty dla jednej osoby, czyli tego jak gdyby ocalałego, który powraca, ale czasami wiemy, że te osoby też powracały ze swoimi dziećmi, jeżeli na przykład przechowali się wojnę gdzieś na wschodzie w Rosji. Więc zdarzają się karty, gdzie mamy jedną, dwójkę dzieci jeszcze dodatkowo zapisanych na tych kartach. I tak jak powiedziałam, to jest akurat karta, w której w zasadzie mamy wszystkie odpowiedzi, tak? Bo matka ocalała, przeżyła, dodatkowo jej mąż, późniejszy jej mąż, również ocalał, w związku z tym również jak gdyby powinien być drugi tutaj jeszcze ekran, który wyświetliłby drugą część rodziny. Jesteśmy w stanie otworzyć historię życia tego, w których obozach przebywali, jak odbywało się ich wysiedlanie ze Zmiejskiej Woli, całe kolejne ich losy. Tutaj akurat mówimy o rodzinie Nussbaumu, która prowadziła bardzo znaną piwiarnię na rogu, budynku, który był jednym z pierwszych budynków zbombardowanych w 1939
1939 roku, więc historia jakby odradza się w postaci Menachema Dauma, który jest właśnie synem tejże Efajdy Mingi, którą odnajdujemy na kartach, który zakłada kolejną rodzinę i opowiada o kolejnych potomkach z Mistowora, którzy przybywają na tym świecie. To jest przykład karty, która była sporządzana właśnie w okresie stricte istnienia getta żydowskiego. To chyba jeden z takich najbardziej znanych historii, bo sam Isaac Kacenerson pisał wiersz o Szlomo Żelichowskim, więc nazwisko na pewno Państwu znane. W sumie administracja niemiecka sporządziła, tak jak powiedziałam, 610 kart. No i teraz mamy kolejne pytanie. Jeżeli rzeczywiście widzimy, sporządzane są karty osób, które zostały przesiedlone bądź przybyły do Zmyjskiej Woli w tej końcówce 1939 roku, pojawia się pytanie, jeżeli mamy tylko 610 kart sporządzonych przez administrację niemiecką, czy te 3000 osób, które zostały przesiedlone z tychże trzech get, o których wcześniej wspominałam, zostały przesiedlone do getta żydowskiego w Zmyjskiej Woli? Jeżeli tak, dlaczego nie ma pozostałych kart? Czy nigdy nie stworzono tych kart dla tych osób przebywających w getcie? Wydaje się to wątpliwe. Szlomo Żelichowski zginął w ogóle w jednej z egzekucji, ponieważ na terenie getta odbywały się dwie takie szczególnie popisowe egzekucje właśnie w marcu i maju 1942 roku, niejako już przygotowujące psychicznie całą społeczność mieszkańców do tego, co ma nastąpić, czyli sierpień 1942 roku, a więc likwidacja i zamordowanie społeczności żydowskiej w Zmyjskiej Woli. On właśnie zginął w jednej z tych egzekucji, do której wydrukowano po 10 osób. I też jeszcze tutaj jedno słowo, bo w zasadzie wszystko, co nam pozostało po tej społeczności żydowskiej, a co do końca właśnie jeszcze nie zostało, ale mam nadzieję, że uda nam się to już tę pracę dokończyć właśnie nad kartami, to są tylko i wyłącznie dokumenty, no oczywiście wspomnienia, relacje i wciąż nie połączone jak gdyby do końca wszystkie niteczki biegnące od tych kart do osób, które przeżyły, prawda, czy też do materiałów, których jest coraz więcej, ukazują się też w internecie materiałów archiwalnych, dzięki którym też jesteśmy w stanie dużo szybciej te historie ze sobą połączyć, także wydaje mi się, że te badania, które rozpoczęliśmy właśnie z kartami, będą dopiero bardzo dużym wstępem, są dopiero dużym wstępem do rzeczywistego przebadania losu społeczności żydowskiej getta w Zmyjskiej Woli, bo tak jak mówię, pojawia się wiele niedopowiedzeń, niedomówień, wiele znaków zapytania, chociażby osoby, które składały relacje, a wspominają osoby z nazwiska, które zostały zamordowane w trakcie funkcjonowania getta, tych osób nie ma w żadnej dokumentacji. Nie ma tych osób ani na kartach, nie mamy kart tych osób. Mało tego, te osoby nie występują w żadnych metrykach również. Jakby nie ma po nich żadnego śladu, oprócz tylko podania imienia i nazwiska, że taka osoba została rzeczywiście zamordowana. Wiemy również, że pamięć ludzka jest zawodna. Ja robiąc badania wielu rodzin ze Zmyjskiej Woli, ale jeden taki przypadek bardzo jakby zapadł mi w pamięci, ponieważ cała jakby historia rodzinna zbudowana była, może nie tyle wokół, ale na pewno był to jeden z bardzo ważnych elementów tego, że jeden z członków rodziny w czasie likwidacji getta został wytypowany do uprzątania i przenoszenia ciał zamordowanych osób na placu przy ulicy Stęszyckiej, bo tam odbywała się pierwsza selekcja. I następnie osoby, które zostały zamordowane właśnie na terenie getta, zostały ich ciała przeniesione i pochowane na cmentarzu żydowskim, gdzie notabene odbywała się druga selekcja i tam dopiero jak gdyby nastąpił ten rozdział osób, które zostały wywiezione do Chełma
nad Nerem bądź do getta żydowskiego w Łodzi. I cała ta historia opierała się o to, że właśnie ten członek rodziny, to co najbardziej mi utkwiło w pamięci z tego ostatniego dramatycznego momentu jego pobytu w mieście, to było to, że on uprzątał ciała i wśród tych ciał zobaczył ciało kogoś z członków swojej rodziny. I było bardzo mocno zakorzenione jakby w tej rodzinie. Problem polegał na tym, że kiedy zaczęliśmy badać tę rodzinę, okazało się, że tak, ten wujek rzeczywiście, on był w getcie, tylko jego akt metrykalny zgonu jest sporządzony rok wcześniej. Tak wyglądają badania właśnie, no one nie są łatwe, ale uważam, że są bardzo konieczne, chociażby nawet jeżeli mówimy o kwestii ustalania ofiar, tak jak mówię, nie tylko ilości ofiar, ale przede wszystkim ich osobistych historii. Także dziękuję serdecznie, to chyba byłoby na tyle już dzisiaj. Jeżeli Państwo macie jakieś pytania, to bardzo chętnie będę odpowiem. Dziękuję. Tak, to my dziękujemy. Czy mają Państwo jakieś pytania? Jakie procent ludności żydowskiej lub żydowskiej podczas rozpoczęcia To było mniej więcej 30%. Tak mówimy bardzo, na pierwszym, jednym z pierwszych slajdów była statystyka sporządzona właśnie przez administrację wojskową. 20, głównie mówimy o mniej więcej 23 tysiącach osób zamieszkujących Zduńską Wolę przed wybuchem wojny. W tym mniej więcej 8 tysięcy właśnie społeczności żydowskiej. Bardzo kolokwialnie mówimy, że było to 30-30-30 z racji tego, że Zduńska Wola była, nie była typowym sztetem. Zduńska Wola, tak jak Łódź, była miastem wielonarodowym, chociaż ja uważam, że nawet z relacji, ze wspomnień, które też wychodzą tutaj dotyczących Zduńskiej Woli, możemy mówić o pewnego rodzaju sztetlu funkcjonującym w wielonarodowościowym mieście. A więc ta dzielnica, w której utworzono w 1939-1940 roku, prawda, mówimy o tej jesieni 40, kiedy już ta jakby decyzja, że to już jest to getto, ono już takie zostanie w tych granicach, tak naprawdę funkcjonowała na obszarze pierwotnego miejsca, w którym wolno było w ogóle osiedlać się Żydom, którzy przybyli do Zduńskiej Woli. I dlaczego ja mówię, że to taki był sztetl w obrębie wielonarodowościowego, przemysłowego miasta? Bo taki troszeczkę obraz się wyłania, tak jak powiedziałam, ze wspomnień. Gdzieś, prawda, była rodzina żydowska, która mieszkała na ulicy Kościelnej, więc już takiej, wiecie, bardziej reprezentacyjnej miasta. A tam na ulicy Stęszyckiej mieszkała taka biedota, tam właśnie tacy ubodzy ludzie, mniej wykształceni, oni tam wszyscy jakby byli ze sobą zgrupowani. Oczywiście tam również znajdowała się synagoga, w związku z tym to było takie centrum jakby religijne. W tych 3000 osób nie było pewnie żadnego? Nie. To jest właśnie podane ogólna informacja, która się przebija, że było to tak mniej więcej 3000, około 3000 osób właśnie z tych trzech get, między innymi z getta Pawielnickiego. Były osoby, które przyjeżdżały również, tak jak było to pokazane na spisie miejscowości Spawianic. Z tego co mi wiadomo, chyba karty mieszkańców Pawianic nie zachowały się. Pytanie brzmi, czy w ogóle były prowadzone przez administrację miejską. Na pewno warto by było to też o tym myślę. Ja tak może czasami wyrywkowo, jak coś potrzebujemy, sprawdzić konkretne nazwisko, ale nigdy nie przejrzałam, przyznam się szczerze, jeszcze całej kolekcji kart, która zachowała się z Sieradza. Bo jeżeli na przykład te osoby były przesiedlone, no dajmy na to nie w tym ostatnim okresie, tak, czyli przed jakby tym końcowym momentem, przed zagładą, tylko we wcześniejszym okresie funkcjonowania getta, to teoretycznie na kartach sieradzkich powinny zostać odnotowane, że no nie wiem, jakikolwiek ślad, tak, ja tych kart jeszcze nie przeglądałam, bo tak jak mówię, no ponad 6 tysięcy kart zduńskowolskich to jest naprawdę bardzo dużo pracy, tym bardziej, że no, nie interesuje mnie praca tylko i wyłącznie czystego zliczania słupków, prawda, ile było dzieci w danych rodzinach, prawda, czy przekrój zawodowy. To
to nie do końca tak, prawda? Tak jak powiedziałam wcześniej, to jest tylko dla mnie siatka. Oczywiście musi być stworzona ekstrakcja tych dokumentów, bo ona dopiero nam tę siatkę stworzy, ale tak naprawdę de facto interesują mnie poszczególne historie rodzinne, więc mam nadzieję, że ktoś inny zechce zająć się kartami sierpieckimi, bo jest też ich sporo. To ja teraz mam pytanie. Bo no te karty ze Zduńskiej Woli są takim, widać z prezentacji, fantastycznym źródłem wiedzy, jeśli możemy w ogóle mówić o fantastycznym, jeśli chodzi o taki okres. Ale dobrze też wiemy, że wszystkie getta prowincjonalne mają ten dzisiaj jeden problem, one nie są opracowane, albo te artykuły są z lat 80., 90. i one są bardzo często, mają wiele braków. Więc teraz jest pytanie, kiedy ukaże się efekt tych badań? Bo Zduńska Wola jest jednak po łódzkim getcie największym. I ma to źródło w postaci kart. Więc kiedy możemy się spodziewać? No tak, to jest bardzo ciekawe pytanie, chciałabym znać na nie. Bo ja powiem szczerze, nie zajmuję się aż tak długo zagładą, ale już od samego początku słyszałem i wiem, że w Zduńskiej Woli są karty mieszkańców. I ja po prostu chciałbym wiedzieć, kiedy. Zduńska Wola to nie tylko karty mieszkańców, to jest właśnie to, wiesz, że Zduńska Wola tak naprawdę jest pod względem badawczym mega ciekawym miejscem w tym sensie, że rzeczywiście dla Zduńskiej Woli zachowała się ogromna dokumentacja, nie tylko te karty z czasów, między innymi również funkcjonowania getta. Bo praktycznie istnieje cała kolekcja ksiąg ludności, naprawdę tych dokumentów jest bardzo dużo. Stąd też taka trudność dla mnie w wyciąganiu jakichś zupełnie prawda, takich zamkniętych wniosków, no było tak, bo tak właśnie mówi ten dokument. Te dokumenty właśnie dostarczają jeszcze kolejnych pytań i każą, że tak powiem, sięgać do kolejnego źródła jeszcze tu. Materiały o Zduńsku Wolanach tak naprawdę znajdują się w archiwach na całym świecie. W związku z tym no, tyle, ile mogę, ja gdzieś tam kolekcjonuję u siebie i mam już bardzo dużo. Natomiast jeżeli chodzi o tutaj twoje pytanie związane jakby z efektami tej pracy, ja mam nadzieję, że no, do końca tego roku na pewno ta ekstrakcja się zakończy, więc fajnie byłoby. Na pewno chciałabym jakiś artykuł tutaj dłuższy dotyczący tych kart opublikować, tym bardziej, że być może zachęci to też innych badaczy do tego, żeby przestudiować właśnie karty związane z innymi miejscowościami, bo nie ukrywajmy, ale praca z tymi kartami to jest bardzo żmudna i czasochłonna praca. To nie jest tak, że po prostu przyglądam 40 relacji, które czytając historię od razu układają mi pewien obraz. Często trzeba przejrzeć 2-3 tysiące, 6 tysięcy, 10, jeżeli jest miejscowość, która ma taką kolekcję, żeby wyciągnąć z tego 4 zdania wniosków. No i teraz jest pytanie, jeżeli jestem naukowcem na uczelni, czy ja na pewno mam czas na to, żeby studiować, prawda, przez kilka miesięcy po to, żeby mieć później do powiedzenia coś w 4 zdaniach. Oczywiście jest to troszeczkę mało opłacalne, a badania, jak wiemy, są bardzo kosztowne, w związku z tym, no, to na pewno będę chciała zamknąć jakimś większym artykułem. Mam nadzieję, że artykuł, nie wiem, czy ukaże się w Polsce, czy będzie na pewno możliwość na stronie Instytutu tutaj Genealogicznego jako umieszczenie. No i ukrywam, że będziemy starali się również o dofinansowanie, ponieważ ten projekt tutaj związany z kartami jest tylko jednym wycinkiem takiego pomysłu, który mam w głowie, a nad którym pracujemy i chcielibyśmy go zrealizować właśnie w najbliższym czasie, aczkolwiek będą na to pozwalały pozyskane po odcinie. To ja się zapytam, ile osób zajmuje się tymi kartami, ten cały zespół, który to analizuje? Znam odpowiedź? Jedna. No tak, no. Nie ukrywajmy, no zespoły zbywają małe, prawda? Ale mam nadzieję, że no, jedna z innych osób zajmie się jeszcze Excelami
zliczaniem tego wszystkiego. No taka jest prawda. Okręg tutaj łódzki, tak to nazywajmy, to co powiedziałeś Andrzej, jest kompletnie nieprzebadany. Kompletnie. To są oczywiście artykuły, są publikacje, które mówią, nie wiem, no tak jak profesora Kusia, prawda, czy poszczególne artykuły, gdzieś badaczy, gdzieś ta wiedza jest gdzieś rozproszona, ale ty chyba też wiem, że masz bliskie związki również z Pawielnicami w pewnym sensie i też wiesz, że po prostu... że tam w ogóle jeszcze nic nie ma. Że tam w ogóle nic nie ma, tak ja wiem, bo Pawielnice dopiero startują, więc zobaczcie, no... że w ogóle to trochę jest tak aż wstyd, że ten rejon tutaj nie został przebadany. Natomiast dlaczego... 80 lat po wojnie właśnie startują. O, właśnie. Tak, ale... po zagładzie. Badania startują po 80 latach. Tak, ale też trzeba wziąć pod uwagę, że przecież osoby, które zajmują się badaniami, są to głównie osoby skoncentrowane czy też przy instytucjach badawczych, naukowych, akademickich, muzeach. One głównie funkcjonują jednak w Łodzi, oprócz oczywiście muzeów lokalnych. A będąc w Łodzi, jakby naturalnym materiałem, w pierwszym rzucie swoich badań staje się Łódź. Natomiast ogrom materiału badawczego w Łodzi jest tak wielki, że wciąż prowadzone są badania i kolejne prace powstają na temat też bliskiego w Łodzi, tak? Bo ciągle jeszcze można wyciągnąć jakieś informacje. W związku z tym to jest jakby tutaj też kwestia do pana Andrzeja, że to Łódź powinna zacząć, że tak powiem, tworzyć jakieś nawet interdyscyplinarne projekty badawcze, dzięki którym w końcu historia tych miejscowości zostanie opisana, bo de facto bez opisania tej historii, bez przebadania tak szczegółowego, o czym my dzisiaj mówimy, na przykład właśnie w kwestii ofiar zagłady tutaj na naszym obszarze. Tak. Tak naprawdę nie mamy właśnie tych informacji wyciągniętych z najbardziej podstawowych źródeł, ale tak jak mówię, te podstawowe źródła to jest ogrom pracy. My sobie wszystko nie zdajemy sprawy, że mówimy właśnie o wsiedleniach tam 3000 osób z jakiejś tam miejscowości, tak? A jakbyśmy zliczyli w każdym getcie, jaki był ruchy ludnościowe, to by się okazało, że ten statyczny obraz funkcjonujących get w różnych miejscach nam się w ogóle sypie, że to jest po prostu ciągłe przemieszczanie. No, mi się bardzo usypało, szczerze mówiąc. Tak. Przeglądając karty z myśli. Ale tego niestety jedna osoba nie ogarnia. Bo to po prostu właśnie cały zespół musi być do tego, żeby... No, jest. Jest jednoosobowy, bo przecież i Peciu, tu również masz ogromną wiedzę na temat Żydów ze Zduńskiej Woli. Jest również osoba profesora Wagnera, który też tutaj jak gdyby stara się te informacje w jakiś sposób ogarniać, może nie w takiej formie, w jakiej mógłby robić, bo jednak jest bariera językowa i dostęp do archiwów, ale myślę, że są osoby, które są w stanie to razem gdyby poprowadzić. To nie jest kwestia osób, to nie jest kwestia właśnie całego takiego teamu badawczego, to jest kwestia finansów, bo to są godziny spędzone w archiwum nad dokumentami, więc albo pracujemy, albo prowadzimy badania, na coś się musimy zdecydować. No tak. Nie mamy tego komfortu, gdzie koledzy powiedzmy z zachodniej granicy, którzy mogą się poświęcić na te badania. Tak. I to jest. No myślę, że tak. Myślę, że to jest problem. Ale jednak i tak już to, co widzieliśmy, co mogliśmy usłyszeć, to jest coś wyjątkowego. Kolejne jakieś takie źródło, do którego możemy się odnosić, jakby patrząc na historię zagłady, a tak nawet nie samą historię zagłady, ale też tych losów pojedynczych osób. Tak, bo to jest coś, co jest jednak też unikatowego i wyjątkowego w badaniu zagłady, że możemy odtworzyć te pojedyncze losy pojedynczych osób i zobaczyć, jak te losy rodzin się układały. Thank you.
pytań, to ja bardzo dziękuję za spotkanie. Ja serdecznie.